Dzięki komputerom i internetowi świat staje się globalną wioską. Ta cała rewolucja, ten cywilizacyjny huragan rozpoczął się i trwa dzięki kryształom Czochralskiego. W tej chwili cena jednego tranzystora jest niższa od ceny druku jednej litery w książce. Tranzystory są coraz mniejsze, szybsze i mniej energochłonne. Takie są efekty rewolucji informacyjnej. Spadające ceny tranzystorów oraz ich ciągła miniaturyzacja. Jeżeli byśmy skalowali cenę przyrządów, to pierwszy tranzystor kosztował około $40 amerykańskich. W dzisiejszym układzie scalonym jest ponad 1 miliard tranzystorów. No to budżet Polski wystarczyłby na kupienie jednego komputera. Ale każdy z nas idzie do sklepu, sobie kupuje ten komputer, czy telefon komórkowy, czy tego typu przyrządy, płacąc sumy, no, powiedzmy, rzędu ceny poprzednio jednego tranzystora. Jednak czy rozwój tradycyjnej elektroniki może trwać w nieskończoność? Widać wyraźnie, że pojemność dysków rośnie szybciej niż możliwości mikroprocesorów. Jeśli możliwości pamięci i możliwości przetwarzania informacji kompletnie się rozejdą, informatyka się zatka. Wielkim sukcesem inżynierów jest to, że ten moment udaje się wciąż odsuwać w czasie. Jednak kłopoty nadchodzą szybkim krokiem. Co na to fizycy? Tranzystory, które w tej chwili, z których korzystamy, to jest technologia bardzo stara, no, mająca blisko 90 lat w tej chwili. Półprzewodnikowy tranzystor dla przepływającego prądu działa jak wzmacniacz oraz jako przełącznik, zamieniający zera na jedynki i odwrotnie. Dzięki temu tranzystory stały się nowym budulcem bramek logicznych. Zastąpiły zawodne lampy próżniowe stosowane w komputerach pierwszej generacji. Tak powstały dzisiejsze komputery. Wiele osób uważa, że możemy znaleźć inne metody działania urządzeń informatycznych. Elektronika to jest dziedzina, która zajmuje się, w jaki sposób wykorzystać przepływ ładunków, przepływ elektronów, czyli jak wykorzystać prąd elektryczny, jak wykorzystać pola elektryczne do przetwarzania i przechowywania informacji. Kiedyś rewolucję w architekturze komputerów rozpęta komputer kwantowy. Zerwie z ograniczeniami zapisu zero-jedynkowego i trwające dziś niesłychanie długo obliczenia będzie mógł wykonać błyskawicznie. Zanim jednak ujrzymy świt ery komputerów kwantowych, procesory wykorzystujące spin elektronów odeślą do muzeum współczesną elektronikę. W przypadku spintroniki chcielibyśmy sterować namagnesowaniem. Jeśli byśmy stworzyli półprzewodnik, który równocześnie byłby magnetykiem, bylibyśmy w stanie w tym materiale w efektywny sposób zmieniać kierunek namagnesowania i być może wytwarzać prądy spinowe. W którą stronę kręci się elektron? Bo tak bardzo niestety upraszczając, można opisać magnetyczną własność, którą fizycy nazywają spinem. Tymczasem spin ma reputację wielkości, której nie można zrozumieć. Spin elektronu jest to wielkość w 100% kwantowa. Analogia do klasycznego momentu pędu obrotu wokół własnej osi jest wysoce niedoskonała. Na przykład cząstka nie może stracić lub zyskać spinu, może jedynie zmienić jego kierunek. Kolejny krok, najbardziej ambitny, jest wykorzystanie tych możliwości, które oferuje obecność spinu, do przetwarzania informacji, to znaczy zbudowania tranzystorów, które by wykorzystywały nie jak obecne tranzystory ładunki elektryczne, ale wykorzystywałyby spinowe stopnie swobody. Dzięki wykorzystaniu spinu jeden elektron jest wart tyle, co cały tranzystor. Miniaturyzacja tradycyjnej elektroniki ma swoją granicę. Za tą granicą czeka na nas spintronika. Otóż namagnesowany kawałek materiałów, bądź do góry, bądź w dół, może być bitem informacji. Może na przykład namagnesowanie w górę jest 1, a namagnesowanie w dół jest 0. No i to wykorzystujemy od wielu lat w taśmach magnetycznych i w twardych dyskach. To jest jedno z zagadnień spintroniki, próba zbudowania pamięci nowej generacji, które będą miały zalety pamięci magnetycznej, do których należy ogromna trwałość, odporność na promieniowanie, ale równocześnie, jeśli bylibyśmy w stanie sterować prądem elektrycznym czy napięciem, byłyby to pamięci bardzo szybkie. Kiedy jednak będziemy używali mikroprocesorów i pamięci opartych o zasady spintroniki? Być może już lada moment. Spintronika półprzewodnikowa, nowa dziedzina elektroniki, to badania nad materiałami, które łączą zalety materiałów magnetycznych, takich jak żelazo, i półprzewodnikowych, takich jak krzem. Badamy przede wszystkim takie materiały, które charakteryzują się dużą polaryzacją spinową elektronów przewodnictwa, czyli krótko mówiąc,
takie, które mają dużo takich elektronów, gdzie te bączki kręcą się w jedną stronę. Jeśli udałoby się otrzymać półprzewodniki, które byłyby równocześnie ferromagnetykami, to można by połączyć własności służące do zapisu informacji z tymi, które wykorzystujemy do przetwarzania i przesyłania informacji. Przede wszystkim nastawiamy się na badanie cienkich warstw, tych obszarów, które są nietypowe dla materiałów objętościowych i tam w tych obszarach występują nowe zjawiska, które mogą być wykorzystane właśnie w spintronice. To pozwoli na zbudowanie w przyszłości pamięci do komputerów, które nie będą zawierały elementów mechanicznych, można by wyeliminować zawodne części ruchome. Dałoby to na przykład możliwość scalenia mikroprocesora z pamięcią magnetyczną lub odtwarzacza wideo z telewizorem. Ale jeśli nauczymy się, w jaki sposób osadzać tak cienkie warstwy metali ferromagnetycznych, w nich poprzez przyłożenie pola elektrycznego również możemy zmieniać koncentrację nośników i wpływać na kierunek namagnesowania. I w związku z tym wykorzystywać w pamięciach nowej generacji. Sprawdzone dotychczas półprzewodniki ferromagnetyczne bardzo dobrze działają w niskich temperaturach. Ciągle jednak nie mamy półprzewodników, które wykazywałyby własności ferromagnetyczne w temperaturze pokojowej lub wyższej. To na ich poszukiwanie kierujemy ogromny wysiłek badawczy. Żyjemy w okresie rewolucji informacyjnej, w epoce krzemu i nanotechnologii. Co jest siłą napędową nanorewolucji? Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, ale wymaga od nas, żebyśmy działali, prawda? Bo chce coraz nowe, lepsze gadżety, coraz lepsze telefony, coraz lepsze telewizory, coraz lepsze komputery. No a za tym się olbrzymi postęp w nanotechnologii kryje. No i więcej to jest to, co w takich laboratoriach jak w naszym instytucie uprawia się, czyli my uczymy się wytwarzania takich rzeczy. Ludzie oczekują też urządzeń nastawionych na oszczędność energii, chcą inteligentnych samochodów, automatyzacji tłumaczeń językowych, zautomatyzowanej pielęgnacji pacjentów, nowych nanoczujników i nanodozowników w medycynie. Ludzkość jest w tej chwili w bardzo ciekawym momencie historii, kiedy to, co wymusza postęp, jest związane z rozrywką. Właśnie chcemy mieć lepsze gry komputerowe, czy chcemy mieć lepsze filmy, a w mniejszym stopniu narzuca to postęp technologii wojskowej, która z reguły była tym motorem rozwoju. Postęp nauki jest wymuszany przez wiele sił i mechanizmów, ale nie brakuje też nowych wyzwań w postaci barier i ograniczeń, które trzeba będzie pokonać. Nanoproszków, nanoobiektów wytwarzamy w tej chwili w wielu miejscach bardzo dużo. Musimy być świadomi, że musimy też, robiąc takie rzeczy, badać, jak one są bezpieczne. I pierwsze znaczniki robione na czymś, co fizycy nazywają kropki kwantowe. Bardzo małe obiekty o rozmiarach często pojedynczych nanometrów. No i najlepiej świeciły takie, które zawierały kadmium. One miały wiele zalet, ale niestety nasz organizm nie umie usuwać ciężkich metali. Czyli też musimy bardzo być świadomi, że no, takie nasze pomysły i wyobrażenia, to najlepszy to będzie taki marker, który najlepiej na przykład świeci, niekoniecznie się sprawdzą w życiu. A to oznacza, że musimy z praktykami rozmawiać. Oni muszą powiedzieć, a to jest dobry pomysł, ale to absolutnie nie. W 2006 roku w Grenoble protestowano przeciwko powstaniu Centrum Innowacji Nanotechnologicznych pod hasłami nie dla nanorobotów i nanoproszków. Nanotechnologia to nekrologia. Dla naukowców jest to czytelne przesłanie, by cele badań naukowych oraz płynące z nich pożytki i zagrożenia były systematycznie wyjaśniane społeczeństwom. To, że byliśmy bardzo zapóźnieni, że wiele nowoczesnych technologii do Polski wchodzi z takim opóźnieniem, daje nam olbrzymią przewagę w tej chwili. Bo jak wchodzi się do polskich laboratoriów, tych lepszych, to stoi najnowocześniejszy sprzęt dostępny na świecie. Grupy, które weszły w ten obszar nanotechnologii wcześniej, no mają znacznie starszy sprzęt często od nas. Jest istotne też, że w naturalny sposób inwestuje się w te dziedziny, które stały się w pewnym momencie wyznacznikiem postępu na świecie. Nie wiadomo, co nastąpi później, gdy na bazie spintroniki powstaną wreszcie arcypotężne komputery kwantowe i już nic nie będzie takie jak dawniej.